chcieliśmy przywitać naszych gości. Dziękujemy, że chcieliście poświęcić nam chwilę, a przede wszystkim witamy młodzież, która wzięła czynny i aktywny udział w tym konkursie, ale tak naprawdę konkurs był tylko podsumowaniem działań edukacyjnych, które były prowadzone w szkołach. Pan Marcin Uścinowicz, dyrektor personalny La Croix i pani Joanna Jasińska z działu personalnego przedstawią szczegóły konkursu, a ja oddaję już mikrofon panu dyrektorowi. Dla części z Państwa to może jakaś mała powtórka, dla części to coś nowego. Generalnie chcielibyśmy parę słów powiedzieć i tak zainicjować troszeczkę dyskusję. Tutaj mamy nadzieję na aktywną dyskusję. Projekt, który zrobiliśmy, to w zasadzie tutaj Edyta powiedziała o konkursie. Ja bym tak powiedział, że konkurs był zwieńczeniem projektu, a tak naprawdę chodziło tutaj o coś więcej. Chodziło o to, żebyśmy poprzez warsztaty z elektroniki, z automatyki zapoznali uczniów z czymś, czego się pewnie często boją, z czymś, co jest dla nich często nieznane, z technologią generalnie i z techniką. W formie oczywiście jakiejś takiej bardziej interaktywnej, zabawowo-warsztatowej, żeby to jakoś też przyciągało tą młodzież. No i oczywiście właśnie był też konkurs, który dzisiaj chcielibyśmy też właśnie zwieńczyć. Generalnie dla nas bardzo ważne było i jest to, żeby młodzi ludzie podejmowali bardziej świadome decyzje zawodowe. To wcale nie chodzi i nie chodziło nigdy nam o to, żebyśmy, nie wiem, tutaj wszystkich pchali w elektronikę. Mimo że nasz powiat, jak wiemy, elektroniką stoi, jesteśmy największym producentem jako powiat elektroniki w Polsce, więc warto na pewno na tego konia stawiać. Natomiast przede wszystkim, żeby ci ludzie, bo jak się z nimi spotkaliśmy, z tą młodzieżą, to okazuje się, że oni rzeczywiście bardzo często mają bardzo mgliste pojęcie na temat tego, co w ogóle jest na rynku pracy, co ja w ogóle mogę po tej szkole robić, co tu w ogóle się dzieje, jak wygląda praca w takiej albo innej firmie. I bardzo nam zależało, żeby to też przedstawić, żeby z tymi ludźmi porozmawiać, żeby pokazać naocznie i żeby po tym mogli zdecydować, gdzie chcą iść, jaką ścieżkę zawodową wybierają. W ramach tego projektu to, co dla nas, myślę, że tak naprawdę najistotniejsze, to nie jest kwestia, nie wiem, promowania La Croix, to jest kwestia promowania szkolnictwa zawodowego i promowania ścieżki technicznej, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że to jest na długie lata kierunek rozwojowy Polski, polskiej gospodarki i mamy nadzieję, że gdzieś tam ten mały kamyczek tutaj dorzucamy. Pan Marcin Uścinowicz, dyrektor do spraw personalnych La Croix Electronics, jeden z inicjatorów i pomysłodawców projektu Szkoła Bliższa Miejscu Pracy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, podczas dzisiejszego podsumowania już drugiej edycji projektu, a więc stała się pewną tradycją, mogliśmy usłyszeć, że pomimo starań podejmowanych przez organy odpowiedzialne za edukację na terenie powiatu kwizyńskiego, a także starań podejmowanych przez pracodawców, zawody związane z wysoko rozwiniętymi technologiami, z elektroniką, automatyką cały czas są deficytowe. Pan z kolei pokusił się o stwierdzenie, że powiat kwizyński elektroniką stoi, że to jest jego przyszłość, to proszę mi powiedzieć, skąd w takim razie tak nikłe zainteresowanie uczniów kierunkami kształcenia właśnie związanymi z dziedzinami, o których mówię? Ja myślę, że tutaj jakby przyczyny są bardzo rozbudowane. Taka główna, którą ja postrzegam, to jest to, że my w zasadzie zaczynamy zapoznawać jakby młodzież z tą elektroniką, że gdzieś powiedzmy w ostatnich latach po przemianach ustrojowych i tak dalej, to szkolnictwo zawodowe w Polsce jednak zostało tak troszeczkę, powiedzmy, zepchnięte na jako takie niemodne czy źle postrzegane i bardzo dużo czasu potrzeba i wysiłków, żeby to zmienić. I my tak naprawdę dopiero 2 lata temu ruszyliśmy z klasą technikum elektronicznego, więc też widzimy, że te efekty powoli są, że zaczynają ludzie o tym mówić, że gdzieś tam generalnie sama młodzież, z którą się spotykamy, już coś zaczyna kojarzyć. Ale początki były takie, że nikt w ogóle nie wiedział, elektronik w ogóle co to jest, ja tam nie idę, bo to jakaś jest ziemia niczyja, nieznana. Więc wydaje nam się, że też po stronie wszystkich partnerów, bo i też tutaj starostwa powiatowego i przedsiębiorców, jest duże gdzieś tam znaczenie też i duże wysiłki, które musimy wspólnie podejmować, żeby promować to szkolnictwo i żeby nie ustawać w wysiłkach, żeby pokazywać realne korzyści z takiej edukacji.
Tym niemniej no, muszę powiedzieć, że no, ten przełom ustrojowy miał miejsce lat temu, 27-28, prawie 30 lat. Elektronika jest dobrem codziennego użytku w wielu postaciach. Każde dziecko w Polsce posługuje się, czy prawie każde dziecko, jakimś telefonem komórkowym, jakimś urządzeniem elektronicznym, więc ciężko się zgodzić ze stwierdzeniem, że jest owiana pewnym nimbem tajemniczości i tym takim diabłem, którego należy chwycić za rogi. Z drugiej strony, podczas prezentacji pani Danuty Woronowicz mogliśmy usłyszeć o wysiłkach, które podejmuje powiat, aby dostosować ofertę edukacyjną szkół zawodowych, między innymi do potrzeb takich pracodawców jak wasz, oraz również taką informację, że pomimo tych wysiłków cały czas nie udało się utworzyć klasy o profilu technik elektronik. No tak, no to niestety widzimy, że tak naprawdę no na to potrzeba lat, bo też jak porównujemy drugi rok z pierwszym, już był duży progres, mamy teraz trzeci nabór, my bardzo mocno też, wydaje nam się, że też jakby musimy zbudować zaufanie u naszych partnerów, że też być może wiele osób, kiedy pojawił się ten temat, kiedy pojawił się ten pomysł technikum elektronicznego, że wiele osób nie do końca wiedziało, z czym to się je i co tam będzie. Kiedy wchodzimy mocniej w tą współpracę, kiedy no właśnie tak jak w tym roku zaczęliśmy prowadzić zajęcia dla uczniów i mamy tą informację zwrotną od nich, że to jest naprawdę fajne, że to im się naprawdę przydaje, że widzą wartość dodaną z tych zajęć prowadzonych w La Crua, przez La Crua, no to wydaje nam się, że to też zaczyna, czy to będzie procentowało, ale jest to rzeczywiście taka no, wiara. A to, co mógłbym dodać, to to, że rzeczywiście to, co też dzisiaj sobie tak zanotowałem w głowie, to, że faktycznie my musimy z naszymi partnerami jeszcze mocniej rozmawiać tak naprawdę, jeszcze częściej, jeszcze mocniej gdzieś tam akcentować te potrzeby, bo okazuje się, że ciągle gdzieś są jakieś analizy, które w zasadzie mają się nijak do potrzeb pracodawców, no bo dzisiaj usłyszeliśmy, że elektroników mamy nadwyżkowo, no ja bym chciał zobaczyć tą nadwyżkę, bo ja jej od lat nie widzę. Rozumiem, nie widzi pan tej nadwyżki w postaci osób przekraczających progi zakładu z podaniem o pracę? Też, ale bardziej mówię tutaj o tym też, o kwalifikacjach elektronicznych, o kwalifikacjach technicznych, o tak bym powiedział bardziej, bo tu kwestia jest też tego, żeby to nie musi być elektronik, to może być mechatronik, to może być ktoś, kto po prostu już gdzieś troszeczkę z tą fizyką popracował, trochę popracował z jakimiś urządzeniami i takich osób, czyli mówiąc wprost, no my na pniu jakby rekrutujemy, wiem, że gdzieś tam też firmy wokoło też bardzo intensywnie działają, żeby to zatrudnienie u siebie zwiększyć, więc takie osoby o pracę się w ogóle nie muszą przejmować jakby. I tutaj chodzi o to, że nadal na rynku pracy jest dużo osób, które jednak no powiedzmy nie są do końca sprofilowane do potrzeb tego rynku. No ale kwidzyńskie szkoły ponadgimnazjalne, jeszcze ponadgimnazjalne, niedługo już mówiąc krótko, szkoły zawodowe mają w swojej ofercie takie kierunki jak właśnie mechatronik, informatyk i tak dalej. Jest problem z technikiem elektronikiem, więc teoretycznie absolwentów brakować nie powinno, więc może problem po prostu polega na tym, że mieszkańcy czy młodzi mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego po prostu nie chcą pracować w przemyśle elektronicznym, bo mówiąc krótko, za słabo płacicie. No, jeśli to byłoby prawdą, co pan mówi, to tak naprawdę zastanawiam się, co robi 4000 ludzi, ponieważ jak weźmiemy firmę Jabil i nas, to nawet więcej, gdzieś około 5000 ludzi. A ile ludzi możecie przyjąć od zaraz? Ja słyszałem, że 600 osób. Z tego, co słyszałem i niedawno czytałem, to Jabil teraz szuka 600, my około 200 obecnie. No, widzi pan, czyli nie jest jednak tak, że macie komplet miejsc, bo prawda jest taka, że przemysł w Polsce nie oferuje jakiegoś specjalnie wygórowanego wynagrodzenia, a w dzisiejszych czasach bez trudu podobne dochody można osiągnąć, korzystając z pomocy państwa, rozmaitego rodzaju zasiłków, by już nie wspominać o słynnym 500+. 1900 zł można osiągnąć w zupełnie prosty sposób dochodu bezpośredniego na rękę, łącząc zasiłki z 500+, a państwo oferujecie ile? Netto. No, to zależy od stanowiska oczywiście, wie pan, tutaj tak widzę, że próbuję... A takim absolwentom? To też zależy od stanowiska, bo to zależy, czy absolwent czego. Absolwentów technikum elektronicznego jeszcze nie mamy, dopiero dwie klasy. Natomiast jeśli chodzi o te stanowiska gdzieś tam techniczne, tam, gdzie się pojawiają kompetencje, tam też pojawiają się pieniądze. Ja często też tłumaczę firmie i poza firmą, że
To nie jest kwestia jakiejś złej woli. Jesteśmy w takim, a nie innym momencie rozwojowym. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu płac, jesteśmy firmą, która ma największy rozwój procentowo w regionie. To nie znaczy, że jest dobrze, absolutnie tak nie mówię. Natomiast też jakby, no nie chciałbym jakiejś, nie wiem, uciekać w taką demagogię, że powiem, okej, dajmy dwa razy tyle i nie będzie problemu. Problem będzie nadal, bo jest niewystarczająco ludzi tutaj wszędzie wokoło. I tak na końcu, jeżeli my się porównujemy, jeśli nasi klienci porównują nas z firmami gdzieś tam wokoło i tak dalej, to my też musimy pracować wydajniej, pracować lepiej, żeby te płace mogły rosnąć. I to, wie pan, mamy bardzo dużo ludzi, mogę panu powiedzieć... Przepraszam, no, panie Marcinie, bo trochę brniemy, no nie chcę im pan chyba powiedzieć, że w Kwizyńskich Zakładzie Le Croix ludzie pracują mniej wydatnie niż we francuskich. Ja po prostu myślę i nie wyważam tu żadnych otwartych drzwi, ani nie odkrywam Ameryki, że pracodawcy w Polsce płacą najmniej, znaczy na tyle, na ile pozwala im ustawodawca i to jest poniekąd prawo pracodawcy. Jeżeli są ludzie, którzy decydują się na przyjęcie takich warunków i ustawodawca się zgadza, no to powiedzmy sobie, że wszystko jest okej. Ale tu dochodzimy do sedna sprawy, bo znowu wracam do pańskiego wystąpienia, którego z przyjemnością w całości wysłuchałem. Mówił pan o problemach towarzyszących, na przykład o tym, że w Kwidzynie nie ma tylu mieszkań, które mogłyby pomieścić ludzi, jakich z kolei jest możliwe, których może zaakomodować przemysł elektroniczny tutaj. No tylko, że ci ludzie z takimi pensjami tych mieszkań nigdy znowu nie kupią i koło się zamyka. Tak więc myślę sobie, że projekt, który państwo realizujecie, może mieć na przykład tą wartość dodaną, że tacy ludzie z powodzeniem za parę lat znajdą zatrudnienie na francuskim, niemieckim, mówiąc krótko, europejskim rynku pracy, ale wydaje mi się, że kwestionowanie badań starostwa i zwalania wszystkiego na profil kształcenia, no nie do końca jest takie sprawiedliwe, panie Marcinie. Ale ja tego nie robię, to tutaj pan mi tu imputuje, ja tego absolutnie nie powiedziałem i nie powiem. Ale powiedział pan, że dane przedstawiane przez panią Danutę Woronowicz mijają się z prawdą. Tak, ale to nie były dane starostwa, no to w sensie to nie starostwo robiło te analizy, ponieważ pani Danuta doskonale wie, jakie są potrzeby, bo często się spotykamy. To były dane prowadzone przez, jeśli dobrze pamiętam, jakiś ośrodek z Łodzi, więc na końcu pokazuje to, że po prostu gdzieś ktoś siedząc daleko nie ma pojęcia, co się dzieje tutaj lokalnie. Natomiast nawiązując do tego, co pan wcześniej powiedział, jeśli chodzi o mieszkania, mamy projekt chociażby taki, że dla osób, które są techniczne, na stanowiska inżynierskie, proponujemy pakiet relokacyjny w wysokości 36 tysięcy bezzwrotnej dotacji w ciągu 3 lat. No jeśli pana zdaniem to jest nic, no to okej, okay. Znaczy, robimy dużo i staramy się gdzieś tam, będziemy robić jeszcze więcej, to nie jest tak, mamy najlepszy pakiet socjalny w regionie, mamy, nie wiem, masaże, teraz gdzieś tam dodatkowe atrakcje dla pracowników w postaci, nie wiem, zakładu fryzjerskiego lokalnie i tak dalej, więc gdzieś tam też zależy nam na satysfakcji z pracy pracowników. No i od niedawna włączacie się nawet w politykę czy w pejzaż kulturalnych imprez, jakie w mieście się odbywają, co też, jak już mówiliśmy przy poprzednim spotkaniu z państwa pracownikiem, też w trosce o tak jakby komfort mieszkańców, a proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, czy jesteście zadowoleni z dotychczasowych wyników konkursu, to znaczy, czy obserwujecie jakąś ewaluację wśród jego uczestników? Mówimy o jakim konkursie? Szkoła bliska miejscu pracy, tak. Tak. Widzimy, kiedy zaczynaliśmy go rzeczywiście w połowie zeszłego roku, więc to też już było trochę, tak powiedziałbym, w momencie, kiedy decyzje większość z młodych ludzi już podjęła, decyzje zawodowe. W tym roku przeszliśmy jakby cały proces od września i widzimy, że bardzo dużo z nich, tak naprawdę mamy nawet takie, robiliśmy ankiety wśród wybranych uczniów i to, co dla nas jest przede wszystkim ważne, to to, że oni się dowiedzieli, na czym polega ta praca. Bo na końcu to nie chodzi o to, że wszyscy mamy być elektronikami, oczywiście, że nie. Natomiast to, żebyśmy wiedzieli, gdzie chcemy iść, żebyśmy wiedzieli, z czym to się je, żebyśmy wiedzieli, że tak naprawdę ten kierunek techniczny to jest przyszłość. Mamy w naszej firmie też osoby, które są, nie wiem, fizykami, które potrafią myśleć, powiedziałbym, mają ścisłe umysły i świetnie sobie radzą. Natomiast jakby to, co chcemy poprzez ten projekt jakby przekazać, to też to, że jakby wymagania rynku pracy są i będą jeszcze bardziej wymagały od nas tych kompetencji technicznych i że chcemy na jak najwcześniejszym etapie edukacji z tymi oswajać, powiedzmy, no, z tymi rzeczami. Znowu muszę powiedzieć, że chyba trochę jednak się oderwaliście od rzeczywistości, bo czasy są takie, że to pracodawcy ubiegają się w Polsce o pracowników, nie na odwrót, nie ma już kolejek przed biurami zatrudnienia czy działami personalnymi w fabrykach.
I mimo wszystko to pracodawcy trochę muszą dostosować, szczególnie w obliczu zjednoczonego rynku, czy rynku jeszcze zjednoczonej Europy, do potrzeb pracowników. I tutaj na chwileczkę, na koniec powróćmy do tego słynnego już wątku pańskiej niechęci do klas mundurowych, które w mojej ocenie są coraz bardziej uzasadnione, bo mimo wszystko w policji zarabia się więcej, a w dodatku można używać tasera. Robicie tasery? Co to jest taser? Taki paralizator elektryczny, którego policja używa w łazience. Nie, nie robimy. Nie robimy, nie znam się na taserach. Natomiast to, co gdzieś tam, bo też w zeszłym roku rzeczywiście na ten temat rozmawialiśmy, ja uważam, że jakby, no, jeżeli spojrzymy w perspektywie długofalowej, to tak naprawdę są, powiedzmy, miejsca pracy, które przynoszą pewien dochód gospodarki, są miejsca pracy, które są niezbędne, natomiast no, jako tako dochodu nie kreują. No, i jeśli chodzi o służby mundurowe, no, ja nie widzę kreowania dochodu. Oczywiście oni wydają pieniądze w sklepach i tak dalej, ja nie mówię, że nie są niepotrzebne, jak najbardziej tak. Pytanie, w jakim wymiarze? Wprost przeciwnie, to z waszych podatków między innymi te służby są utrzymywane w interesie, powiedzmy sobie, społecznym. Też naszym, tak, dokładnie, w interesie też naszym, więc ja nie uważam, że nie powinniśmy szkolić młodzieży, nie wiem, w kierunku mundurowym. Ja uważam, że powinniśmy większy nacisk kłaść na te kierunki techniczne i na tłumaczenie młodzieży, jak ważne jest, żeby świadomie wybierali, czy oni chcą być w przyszłości, nie wiem, policjantem, strażakiem, czy nie wiem, strażnikiem granicznym, czy oni chcą być, nie wiem, inżynierem, specjalistą gdzieś tam w firmie, bo no, z całym szacunkiem, ale jeżeli już te kompetencje zdobędziemy, to w biznesie dostaniemy znacznie większe pieniądze jako specjalista niż w służbie mundurowej. Aczkolwiek bezpieczeństwo pracy, czy nie wiem, czy powiedzmy pakiet socjalny być może jest tam nadal atrakcyjny, no bo to jest jednak państwowy pracodawca, więc też wiadomo, że jest różnica. A tak właśnie o projekcie Szkoła Bliższa Miejscu Pracy oraz o rynku pracy i kompetencjach pracowniczych mówi dyrektor personalny Lecroix Electronics, pan Marcin Uścinowicz, który jak lew broni stanowiska pracodawcy. Dziękuję bardzo. No i w sumie gratuluję projektu, bo jednak jest to jakaś ciekawa propozycja w pejzażu ofert edukacyjnych powiatu. Najpierw taka krótka informacja, jak wygląda struktura naszej oferty wszystkich uczniów, których dzisiaj mamy w systemie. I tak jak Państwo widzą, kształceniem zawodowym mamy objętych 66% wszystkich uczniów, kształceniem ogólnym w liceach ogólnokształcących 34%. Także kierujemy się w stronę rynku pracy i taką przedstawiamy ofertę. Ministerstwo Pracy zleciło Instytutowi Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi opracowanie nowego, takiego szerszego narzędzia i przeanalizowaliśmy te dane, które są no, bardzo świeże, ale nie wiemy, na ile to narzędzie znowu jest doskonałe. Nowa metodologia opublikowana przez i opracowana przez ten instytut. Teraz zobaczmy, jak są doskonałe te narzędzia. Pan Marcin Uścinowicz mówił, że rynek elektroniczny ma rację i bardzo Państwo tu sygnalizują, że potrzebują ludzi, a w rankingu monterzy sprzętu elektronicznego, do którego możemy przyporządkować 3 zawody, w tym rankingu z drugiego półrocza 2016 jest pokazany jako zawód nadwyżkowy. A odnosząc się tylko do tych badań tutaj pokazanych przez panią Woronowicz, no dla mnie absolutnie chciałbym, żeby były prawdziwe, to bym marzył bardzo, ponieważ takie statystyki my robimy z pracodawcami, sobie zrobiliśmy taki klub nieoficjalny szefów personalnych województwa pomorskiego. W województwie pomorskim, jeśli chodzi o elektroników, brakuje nam 3000 ludzi. Finałowi drugiej edycji projektu Szkoła Bliska Miejscu Pracy przyglądała się pani Danuta Woronowicz w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego, w Zarządzie Powiatu Kwidzyńskiego, odpowiedzialna za edukację. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani Danuto, miała pani dzisiaj prezentację, podczas której wyjaśniała pani szczegóły oferty edukacyjnej powiatu kwidzyńskiego, między innymi to, jak ona jest kształtowana w obrębie szkolnictwa zawodowego i w jakim stopniu odpowiada na potrzeby pracodawców. Z tej prezentacji wynikało, że aż 66% absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów właściwie do tej pory podejmuje kształcenie w szkolnictwie zawodowym. Pomimo to cały czas nie udaje się Państwu utworzyć klasy o profilu tak pożądanym przez organizatorów konkursu, czyli technik, elektronik. Jak Pani to tłumaczy? Dlaczego nie ma chętnych do takiej klasy?
Sprostuję, znaczy klasę tworzymy od 2 lat, tylko nie w takiej ilości osób, jaką byśmy sobie życzyli, a przede wszystkim jak życzyłaby sobie firma. Chcielibyśmy, żeby to była pełna klasa, a nabory z tych 2 ostatnich lat pokazują, że chętnych mamy tylko na połówkę klasy i wtedy robimy klasę dwuzawodową. Oferta, którą prezentujemy, jeśli chodzi o branżę elektryczno-energetyczną, jest no, dość duża i dość szeroka, bo oferujemy kierunki pokrewne. Technik mechatronik, technik elektronik i technik elektryk, więc no, to są dziedziny pokrewne i ta młodzież zainteresowana właśnie tymi rodzajami działalności gospodarczej czy działalności życia rozdziela się właśnie na te zawody. Różnica podstawowa między zawodem technik elektronik a technik mechatronik jest taka, że technik mechatronik łączy w sobie treści z elektroniki i z mechaniki. Wszystkie te zawody, które proponujemy, wynikają z potrzeb lokalnych pracodawców, w związku z tym no, niejako stanowią dla siebie konkurencję. Ale również myślę, że wynika to z tego, że te zawody, każdy z nich i również zawód technik elektroniki jest zawodem dość trudnym. I pomimo, że kwidzyńskie firmy oferują dość szeroki rynek pracy, to albo jeszcze z niedokładnej wiedzy, na czym przyszła praca miałaby polegać, czy jak wyglądają warunki pracy w firmie w przyszłości, uczniowie no, być może boją się podejmować tych wyzwań, bo no, trzeba być dobrym z fizyki, dobrym z matematyki, dobrym z informatyki, z oczywiście poszczególnych dziedzin, żeby decydować się na taką formę kształcenia. No i potem zawody, egzaminy zawodowe też nie należą do najłatwiejszych. No właśnie, pani Danuto, bo tak, no bezrobocie w kraju jest właściwie żadne. W tej chwili każdy, kto chce znaleźć pracę, tą pracę znajdzie głównie za sprawą rodaków, którzy wyjechali za granicę i kształtują dochody innych krajów Unii Europejskiej. A oferta zatrudnienia na miejscu jest no, z jednej strony wymagająca, tak jak pani powiedziała, bo przed chwilą pan Marcin Uścinowicz wyjaśnił, że 200 osób jest w stanie od zaraz przyjąć jego zakład, a podobno 600 dżabil, czyli ewidentnie deficyt rąk do pracy widać. I ciężko to wytłumaczyć tylko i wyłącznie wysokimi oczekiwaniami progowymi od pracowników, bo musielibyśmy przyjąć wtedy zapewnik, że polskie czy kwizyńskie szkoły wypuszczają jakichś kompletnych niedołuków, którzy nie mają pojęcia o branży. Wydaje mi się, o czym mówiłem już panu Uścinowiczowi, że problem tkwi po prostu w niespecjalnie wysokich zarobkach, które te firmy oferują. Być może tak, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, trzeba byłoby pewnie jakieś badanie przeprowadzić na ten temat. Natomiast myślę, że takim jednym z powodów jeszcze jest fakt, że ten nasz rynek kwidzyński, jeśli chodzi o oferty pracy, jest bardzo szeroki. Mamy 4 duże koncerny. Te koncerny i to są trochę jakby rozbieżne dziedziny poza tymi 2 elektronicznymi, które również zatrudniają i mają dużą potrzebę dotyczącą pracowników. I nawet wskazuje na to ostatni wynik, jakby poziom bezrobocia, który wczoraj nawet analizowałam na terenie powiatu kwidzyńskiego. Na koniec maja było 7,6% osób bezrobotnych. To jest rekordowo niskie. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio tak niski był poziom bezrobocia. To znaczy, że jest dużo ofert pracy, jest dużo miejsc pracy. To nie jest jedyna tylko dziedzina, w której mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mogą na terenie powiatu znaleźć zatrudnienie. No i stąd swoje decyzje co do przyszłego losu młodych ludzi dzielą na te wszystkie możliwości, które są stworzone na terenie powiatu. Niestety nie wszyscy mają to szczęście, że mogą pracować w spółkach Skarbu Państwa. Niektórzy muszą podjąć pracę u prywatnych pracodawców, którzy na razie płacą tak, jak płacą. Tym niemniej inicjatywę Le Croix i firmy Septim chyba należy ocenić pozytywnie jako rokującą na przyszłość.
Mnie się ta inicjatywa bardzo podoba, bo wszelkie działania, które mają przybliżyć uczniom, rodzicom możliwości kształcenia, perspektywy przyszłej pracy i które prowadzą do podejmowania świadomych wyborów co do dalszych swoich losów, są naprawdę godne poparcia i polecenia. A tak, o projekcie mówiła pani Danuta Woronowicz z Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, odpowiedzialna za edukację. Dziękuję serdecznie. No i nie pozostaje nam nic innego, jak czekać, aż ziarno zasiane między innymi na takich konkursach wykiełkuje. Mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Pierwsze główne. Bernard Cesarz. Zapraszamy. Gratulacje. Proszę. Mówię takie są nagrody. Mhm. Gratuluję. Przy tej okazji chciałabym oczywiście też wspomnieć, o co walczyli nasi gimnazjaliści. Chodźcie. Jeżeli chodzi o miejsce trzecie, to tutaj ufundowaliśmy drona dla uczestnika. Jeżeli chodzi o miejsce drugie, jest to głośnik, bezprzewodowy głośnik do telefonu. I miejsce pierwsze, laptop. Mam nadzieję, że każde z tych urządzeń będzie świetnie służyło uczestnikom i warto było walczyć, prawda? Warto było? Okej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Laureatem konkursu prowadzonego przez La Croix i SEPTIM jest w tym roku Bernard Cesarz z gimnazjum numer 2 w Kwidzynie, który zajął pierwsze miejsce i stał się szczęśliwym posiadaczem laptopa. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, co ciebie skłoniło do udziału w konkursie na dzień dobry? No, wydawało się to ciekawą ofertą i uznałem, że mogę tam dużo ciekawych przeżyć, doznać. No i pewnie, żeby zdobyć tą nagrodę, musiałeś błysnąć takim zacięciem konstruktorskim. Opowiedz trochę o tym, czym zajmowałeś się podczas konkursu, a przede wszystkim o projekcie, który zwyciężył. No więc budowaliśmy robota i robot miał specyficzną budowę, bo była inna niż wszystkie. Odstawał trochę od instrukcji, które nam zalecono. Przez co zwyciężyliśmy też. Czyli wykazaliście się pewną innowacyjnością i dużą dozą wyobraźni. Powiedz, co to był za robot? No to był robot Lego Mindstorms, składany z klocków Lego z elementami elektronicznymi. Ale jego wyjątkowość na czym polegała? No, że miał zamontowane gąsienice, przez co ciężko było go zepchnąć z wyznaczonego miejsca na walkę i był masywny. Był masywny, to wystarczyło, żeby zająć pierwsze miejsce w konkursie, choć na pewno proste zbudowanie takiego robota nie było. Powiedz mi, Bernard, bo celem tego konkursu w zamyśle organizatorów jest przekonanie młodych ludzi do wyboru dalszej drogi edukacji związanej z elektroniką, tak aby w przyszłości mogli podjąć pracę w kwidzyńskim przemyśle elektronicznym. Czy masz taki zamiar? Chciałbyś pracować w kwidzyńskim przemyśle elektronicznym? No jeszcze się nad tym zastanawiam, bo jest dużo miejsc pracy do wyboru, tak? I to zależy w przyszłości, jeszcze pomyślę. Ale rozumiem, że ta przygoda z automatyką, z robotyką, którą przeszedłeś w trakcie projektu, taką decyzję ewentualnie pomoże ci podjąć? Tak, zdecydowanie. Czyli w tym sensie przynajmniej projekt może okazać się skuteczny. Jeszcze raz Państwu przypomnę, Bernard Cesarz z gimnazjum numer 2 w Kwidzynie, który w tym roku zbudował najlepszego robota. Dziękuję Ci i gratuluję serdecznie wygranej, no i pewnie fantastycznego laptopa. Dziękuję. W tej chwili uczymy się całe życie, słuchajcie. Większość z nas skończyła jakieś szkoły, jakieś studia, wykonuje zupełnie rozbieżny z tymi kierunkami zawód. Więc mam nadzieję, że ten projekt pokazuje młodzieży jakiś kierunek zainteresowań. Jeżdżę regularnie do szkoły w Opaleniu, oni mają tyle robotów, słuchajcie, że niejedna nasza placówka, którą ja znam, mogłaby pozazdrościć takiego sprzętu i wyposażenia i przygotowywania uczniów i otwierania właśnie na te nowe technologie poprzez zajęcia prowadzone przez nauczycieli. Nie przez zewnętrzne podmioty, które tam wchodzą, edukują i chcą zarazić jakąś myślą czy ideą, ale przez kadrę, która tam jest.